O, widzisz, powtórzymy się, Karol, powtórzymy się, czekaj. Tak. Wartość tej samiczki jest 100 zł. Tej niebieska pstra. Jeszcze raz pokaż numer obrączki. A, 219 i 69 numer gołębia. I teraz przejdziemy do rodowodu. I rodowód jest Przemysław Grębowski. Jest. Samie oryginał Szypa Idrzak, samczyk. I samiczka jest Łukasz Furmanek. No, dziękuję bardzo. I drugi gołąbek jest czerwony, rozpłodowy. Wydał wiele lotników. A ojciec, a matka jest Jan Bulenc, córka super pary rozpłodowej. A gołąbek jest na obrączce 0,57. I tu jest 22 rok. 22 rok, tak, tak, tak. 2204, numer obrączki. 2204. Czerwony samczyk. Taki samczyk? 100 zł. Też 100 zł. No. Dziękuję bardzo. Te orliki wysokolotne. Płowe. Płowe. Ile za parkę cenisz? 40 zł. 40 zł takie orliki, płowe. Parka 40 zł. Tegorocznego. Tegoroczne, z tego roku. Obrączki mają? Mają obrączki, proszę bardzo. 24. Wszystko widać. O, fajnie. Jeszcze pokażemy. Bieżący gołąb. Aha. To jest od pary. Też z tego roku. Tylko 4 dyszki pary. Dziękuję ślicznie. Różnie, samczyk ten pierwszy 70, to stroka 150, tu samiczka barana stówkę. Ta czarna samiczka. Tak, no. O i tu kalifornijskie po 90, samczyk i samiczka. Poszło dzisiaj coś? O, maluchy pióst dałem z samicy. Nie wiem, jak pan. Dziękuję się ci. Patrzysz, zobacz, to ten pan, co filmiki robi na internecie. Taki egzemplarz, 200 zł. Chcesz mamusię pozdrowić? Pani. Proszę bardzo. Pozdrawiam moją mamę. Fajnie, dziękuję bardzo. No, i braciszki. Halo, zrób papa do telefonu. Gabry. Aha. Pomachaj mamie. Mama rosół gotuje. Fajnie, dziękuję. Turkoty dwuczubę. Nie zmieści się i do dziury. A białogłówki jak cenisz? 30 zł. Kurde, 30 zł nikt nie chce dać? A turkoty dwuczubę? 3 dychy za sztukę. 3 dychy za sztukę. Nie, nie. Stówka. Stówka sztuka. Nieważne jaki kolor. Nieważne. Tylko po stówce takie urodniki można znaleźć w Opatowie. Zapraszamy. I tutaj ta sama cena? Ta sama. Ta sama cena. Dziękuję bardzo. Nie, ile za parkę? Parkę tej gili. Ale pan do jakiegoś radia chyba. Nie, na YouTube. Na YouTube, no. Dla tych, co nie mogą dzisiaj być, to chcieliby zobaczyć, ile taka parka do wzięcia. 50 zł. 50 zł, takie fajne gile, tylko w Opatowie. Dziękuję bardzo. Takie rzeszowskie podszydyki w Opatowie. Dziękuję bardzo. Pawiki, 5 dych. Rzeszowskie jak? A tych pawików i jako cena. Uważam, to jest samica. Rzeszowskie 8 dych. A te pawiczki po 2 dychy sztuka. A papuszki? Po 20 zł. Dziękuję bardzo. O, tu się w cień poszłem, żeby to ładnie te króliki pokazać. Króliki nie idą za bardzo dzisiaj.
Jedynie pieniądze idą. Jeszcze trochę to nas uduszą. No. Nasze rządzące nas zniszczą. Najwyższa pora zmienić. Ale to nie nasza sprawa. Nas interesuje targ. Nie będziemy teraz o polityce rozmawiać. Porozmawiajmy teraz o tych, ile za taką parkę tych? 250, takie piękna para. A te rodzynki nasze, te króliki? 30 zł sztuk. Dziękuję ślicznie, papusie. To co zostało. Te zielone są najdroższe? Najdroższe, 350. 350, a te wyżej? 150 za parę. I zostały nam tu po prawej. Te po trzy dyszki, więcej? Po 25. Po 25, o, to już. Fajnie, dziękuję bardzo. Te przepióreczki zostały po 15 zł. Same koguty? Tak. To jak to cenowo... A jest jedna kurka, ale... Tak, jak to cenowo wygląda? Po 60, po 50, po 30. Trochę kupione, trochę sprzedane. No to właśnie. Dziękuję ślicznie. Koniec. Te gęsi białe. Tak, po 110 zł. 110 zł sztuka. Tak. I tu tak. Królik. Wiedeński, tak, samiczka. Kochni miniaturka, kogut. Ile taki kogutek? 50 zł. Tu kochim olbrzym. Droższy? Tak, 170 zł para. No, to para razem. Tak. Bo tak... Kogut 100, kurka 80. A kurka tak jakby z lawendowy wyglądała, taka barwa, tak, nie? Tak, ale to jest kochin. No. Kochin. Biały królik? To są te tormundy. Po 70 i tu są te salandry. Tak. A te takie fajne z tymi czarnymi uszkami? Kalifornijskie. Czarne niuszki i czarne ogony, nie? Tak. A ten jeden rodzynek to taki? To jest baran. Baran, aha. To ile cenicie te młode? Po 30. Po 30. Ten baran. Samiczka po 100, no i te samiczki po 50. A gołąbik to pawik? Co? Pawik, tak. Ile taki pawik? 20 zł. 20 zł i została nam ta para. Kaczka z Modyny. Tak. Kaczka z Modyny. Za 50 zł. Za komplet cały. Za komplet, tak. Dziękuję ślicznie. Te świnki jak cenicie? 50. A miniaturki? Tak samo. 50 zł sztuka, tak? No. Weneckie 80 para. A ten widymek? 4 dychy. Dziękuję bardzo. Same koguty tu są? To ile cenicie taką sztuki? 35 zł. I jesteście tu pierwszą i trzecią niedzielę, bo po to wieczu? A nie zawsze. Nie zawsze, bo pierwsza niedziela to jest zawsze udana, bo jest najwięcej ludzi. Dzisiaj to deszcz odpłoszył, więc... Dzisiaj też się podziewały deszcz. Dokładnie. Padało całą noc. Nie? Bali się podtopień. Większość się bała podtopień. No wiadomo, że... A dzisiaj tak wyjątkowo mały jak na opatów. Ale trochę żeśmy nagrali. Ludzie wiedzą co i jak. Jakie ceny. Dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego targu. Co to masz jeszcze z tych orlików? To jest samczyk? Samczyk. Samczyk. No, to jest w przedziałkach jeden na jeden. Jeden na jeden. No, ile cenisz takiego samczyka? 30 zł. 30 zł. Ale od pary? A bo masz... Nie, to są młode. To są wszystkie młode. No. I drugi też jest czarny i też... To... Samica. Też jeden na... Z ramą, z jedną ramą. No. I też 30 zł, nie? Też, nie. No. Jeszcze tego czerwonego byś pokazał, tego, bo ten jest piękny. To jest ten jest.
czerwony, bo czerwony boki. Się to nie chce ogonów rozkładać. Ale... No tak. Ale ten ogon prezentuje najlepiej. A to próbują u ciebie teraz, czy na razie... Teraz okres pierzeniowy to nie wypuszczasz. Nie, nie, nie. Teraz to. Czyli taka parka... Kiedy puściłem w niedzielę, kurde pogoda, jak wiem, co te upały były. Tak. O drugi w pół tego podleciał, wziął czerwonego. I zabrał. No szkoda, szkoda. Wypuścisz to jednego mniej. Z ziemi go wziął. No właśnie. To takie orlyki. Sześć dych para. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Dzień dobry, te witam wszystkich. Te dwa gołąbki są jeden do wysłania pocztą. Daję dietę, bo po prostu nie daję nic grubszego. Chcę, żeby nic się im nie stało, żeby trafili do własnych domów. No ten z lewej 10800. To dzisiaj hodowca po niego przyjedzie. No, otrzymałem go na targu w Opatowie. Nie było tego chłopaka, któremu chciał przekazać. No wiadomo, że targ był wczoraj nieudlany, można powiedzieć, mała frekwencja ze względu na warunki atmosferyczne. Co prawda na targu już nie padało, ale padało całą noc, więc ludzie się wystraszyli i mało kto przyjechał. A ten gołąbek tu z prawej, o, to jest ta samiczka, co dzisiaj kurierem, no, znaczy muszę jechać do domu jeszcze wydrukować, bo mi jeśli przyjdzie, no odpisali wczoraj, że dzisiaj mi przyślą etykietkę, wydrukować i wysłać. Nie idzie daleko, idzie tylko do Janowa Lubelskiego, ale gołąb skrajnie wyczerpany, po prostu nie może o własnych siłach odlecieć. No, jeśli w środę jest złapany ręką, no to mówię, to jest, ten to mógłby lecieć, ten z lewej strony, bo gołąbek widać, że i masę ma i wszystko, tamten nie ma nic, tamten jest chudziutki, drobniutki, ale niech se poi je. Ja specjalnie im taką ziołową herbatę jeszcze zrobiłem. Także no tego będę musiał zapakować. Także on, ten z prawej, wszystko jest. Ten jest na tipesie i telefonie, tamten jest na gumie i na telefonie. Ten z zieloną pączką, nie wiem czy był lotowany, bo trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie wygląda na młodego gołębia palicho, ale gołąb jest do odebrania, jak ustaliłem z hodowcą, to gdzieś około 18 powinien się u mnie zjawić, bo nie ma daleko. Także, a to niebieskie poje, zaraz mu niech się napije i tego, a i widać. Ten je dosyta po lewej, widać, tamten dużo nie potrzebuje. Także. A wiem, że jest głodny, bo po prostu ja nie daję nic grubszego, bo boję się, że może zaszkodzić i później może być problem. Także te dwa gołąbki są... Wpuściłem ich wcześniej do klatki, widać kał jest w porządku, bo już zadeptały, ale nie jest wodnisty, także jest najważniejsze. Po rozmowie bardzo miłym hodowcą z Janowa, no to jest, dajemy przykład, więcej takich hodowców, bardzo miły człowiek, no miło mi było go poznać, no gołąbek, tak jak widzisz, tak wygląda, ja dołożę tu do jeszcze czwartej części targu w Opatowie, bo jeszcze tam, może i nagrałem dużo, ale nagrałem, także tam kolega ty z rodowodami ma gołąbki, także dziękuję. To wszystko. Gołąbki wracają do hodowców. Do usłyszenia.